Rekolekcyjne post scriptum. czyli pytania i odpowiedzi ksiądz Przemysław Sawa i Kamil Orlicki. Po przeżyciu rekolekcji zapraszam do wysłuchania pytań i próby odpowiedzi na kwestie wniesione przez Was jest ich bardzo wiele. Uporządkowaliśmy je w pewnym kluczu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za taką odpowiedź na mój apel, że o wszystko możecie pytać księdza. To jest związane z rekolekcjami. Wiele pytań jest zupełnie innych, ale dotyczących wiary, Biblii, Kościoła, duchowości, spraw społecznych, moralności, koronawirusa. I tak dalej, i tak dalej. No więc bardzo serdecznie Was zapraszam. To, co Kamil, będziesz czytał, pytania, no a ja się spróbuję z nimi zmierzyć. Tak, to mamy pytania tutaj z serii Teologia, więc pierwsze nasze pytanie: Czy wszyscy ludzie na świecie są dziećmi Bożymi, czy tylko ci, którzy uwierzyli w Jezusa? Pytanie bardzo zasadne, które pojawia się w ostatnich latach dość często w różnego rodzaju komentarzach. Niewątpliwie, pod względem sakramentalnym i szczególnej relacji z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, dziećmi bożymi są ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc chrześcijanie, ci, którzy. Są złączeni przez sakrament Chrztu Świętego z Jezusem ukrzyżowanym i z martwych a przez to z Ojcem. Oczywiście jest też Chrzest Pragnienia, i ci wszyscy, którzy pragnęliby przyjąć ten sakrament, a nie mają takiej sposobności, bądź są katechumenami, to ta, ta więź też jest szczególna. W sensie ścisłym, Dziećmi bożymi są właśnie ochrzczeni, ale możemy też widzieć to pojęcie szerzej w znaczeniu stworzenia. Każdy człowiek jest szczególny, każdy człowiek jest miłowany przez Boga, i w tym znaczeniu szerokim moglibyśmy określić, że każdy człowiek jest dzieckiem Boga, bo każdy człowiek jest chciany przez Boga. Ale wyraźnie mówię, musimy rozgraniczać. Te, te dwie rzeczywistości: fakt stworzenia i człowieczeństwa, i przez to w związku z Panem Bogiem, każdej osoby, i ten poziom śmiałego przystępu do Ojca przez Jezusa, przez wiarę na bazie Chrztu Świętego. Myślę, że, 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 że takie ustawienie sprawy jest jak najbardziej słuszne. Z jednej strony, jest ścisłe zachowanie doktryny chrześcijańskiej, katolickiej. Z drugiej strony jest ta nasza otwartość na każdego człowieka i przy okazji przestrzeń do ewangelizowania. Pytanie numer dwa: Czy Jezus już od dziecka zdawał sobie sprawę z tego, że jest Synem Bożym, że sam jest Bogiem, i jaki Bóg ma dla niego plan? Pytanie, które w teologii jest dość istotnym, zwłaszcza w chrystologii, czyli w tym dziale nauk teologicznych dotyczących Jezusa Chrystusa, czy Jezus wiedział, że jest Bogiem? Pytanie jest głębokie, a odpowiedź jest złożona. Pominę jakieś bardzo szczegółowe rozważania naukowe, natomiast tak, tak, tak prosto. Jezus miał świadomość tego, kim jest. Widzimy to na przykład, kiedy dwunastoletni jest w świątyni wśród uczonych w piśmie, a Maryja i Józef szukają Jezusa, no i w końcu go znajdują. Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Pyta Jezus. Dalej, Jezus wyraźnie jest świadom swojej tożsamości. To w czasie całej działalności, o czym świadczy Ewangelia, jest wyraźnie potwierdzone. Mówi o sobie, że jest synem człowieczym. Mówi wyraźnie, to zwłaszcza Ewangelista. Jan artykułuje: Ja jestem. To nie chodzi tylko o, o stwierdzenie takiego zwykłego bycia, ale to jest ten zwrot ukazujący boskość, nawiązujący do objawienia imienia Bożego Mojżeszowi. Pytanie, które, które tak naprawdę trzeba by postawić, to jest w jaki sposób Jezus. Wiedział, że jest Bogiem, bo Jezus jest Bogiem i człowiekiem ma dwie natury: natura boska i natura ludzka. I teraz ta ludzka jest rzeczywistością ograniczoną, aczkolwiek przecież Jezus nie ma grzechu, a więc żadne zło i żadne ograniczenie nie dotyka myślenia, uczuć, świadomości Jezusa. Niemniej jednak y, ta ludzka natura no nie jest równa boskiej naturze. I teraz, jeśli czytamy u świętego Pawła, że syn Boży ogołocił się, przyjmując postać sługi, to znaczy wszedł w to ograniczenie. I teraz, Jezus y, 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 przez szczególną swoją więź z ojcem na tym poziomie osobowym, tak? bo tu tak należy patrzeć, jest ojciec, i jest słowo, czyli syn. Oni są odwiecznie razem, tak? Jezus w swym człowieczeństwie dochodzi do poznania tego, tej szczególnej więzi właśnie z Bogiem Ojcem, swojej tożsamości i swojej misji. Jest to w jakim sensie tajemnica. Tak? Oczywiście teologia próbuje od średniowiecza, wielkie dyskusje też są teologiczne, w jaki sposób to się dokonuje. Czy poznanie intuicyjne, czy jakaś tak zwana wizja uszczęśliwiająca, czy jakaś wiedza wlana. Ale cały czas jest pytanie, na ile dane doświadczenie jest doświadczeniem człowieka. Bo nie możemy patrzeć na Jezusa jako na nadczłowieka, bo On w pełni jest człowiekiem, pozostając oczywiście Bogiem. Więc myślę, że warto dla takiego naszego zwyczajnego rozumienia pozostać na tym, co czytamy w Ewangelii, że Jezus wzrastał w mądrości i własce. To znaczy w swym człowieczeństwie wzrasta w tożsamości, w rozumieniu siebie i w zrozumieniu swojej misji, Pamiętając cały czas o, o bezgrzeczności, co wpływa na sposób oczywiście myślenia i odbierania całej rzeczywistości. No bo musimy pamiętać, że dla nas, jako dla ludzi grzesznych, ten fakt zła to, to, to nie tylko rzeczywistość moralna, ale także ta rzeczywistość ograniczająca nas we wszystkich władzach, a więc także w naszym rozumie, w naszej świadomości. Jakiekolwiek mówienie o tym styku natury boskiej i ludzkiej musimy umiejscawiać w tej przestrzeni osobowej. To znaczy, czym, kimś, kto, kto, kto to wszystko jednoczy, jest osoba, syna, osoba, słowa i w tym ziemskim, doczesnym życiu kenoza, czyli uniżenie się syna. Dokonuje się właśnie, czy, czy, czy realizuje się w tym ogołoceniu i w tym wejściu w ludzkie prawa, prawa rozwoju, a więc także tego dochodzenia do prawdy. No, ale jeszcze raz powtarzam, że jest bez grzechu, więc to w sposób szczególny się dokonuje w Nim. Więc Jezus jest świadomy swojej boskości, jest świadomy tego kim jest, jest świadomy swego szczególnego związku z Ojcem, bo wyraźnie Boże Słowo to potwierdza. A ja przypominam, że jesteśmy w serii pytań związanych z teologią i przed nami pytanie numer 3. Znajomi pytają, dlaczego Jezus jest nazwany Bogiem, szczególnie, że Żydzi się z tym nie zgadzają, to znaczy chrześcijańska interpretacja proroctw. Skąd się wzięła koncepcja mesjanizmu i czy Mesjasz równa się Bóg? Y... Sary testament zapowiada przyjście Mesjasza, zapowiada przyjście tego, który będzie wyzwolicielem. I rzeczywiście judaizm nie uznał w Jezusie Chrystusie oczekiwanego zbawiciela. W czasach Jezusa, bo to jest punkt wyjścia, to wyobrażenie Mesjasza było bardzo mocno związane z jakimś wywyższeniem narodu żydowskiego, także z pewnym działaniem politycznym, bo w czasach Jezusa Izrael jest pod okupacją rzymską. I w związku z tym pewna wizja mesjasza, którą prezentuje Jezus, no nie jest przez wszystkich rozpoznana, czy nawet akceptowana. Warto zwrócić uwagę, że nawet Jan Chrzciciel ma w pewnym momencie wątpliwości co do tożsamości Jezusa i, będąc w więzieniu, posyła swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem, czy to jesteś ty, owym oczekiwanym, czy mamy jeszcze czekać na kogoś innego? Jezus nie stwierdza tak to ja jestem, ja jestem mesjaszem, tylko mówi: idźcie, powiedzcie Janowi, że ubogim głosi się dobrą nowinę, niewidomi widzą, głusi odzyskują słuch i tak dalej. Jan Chrzciciel przyjmuje tą odpowiedź jako zgodną z zapowiedziami prorockimi. Jeśli weźmiemy pod uwagę taką rzetelność podejścia do proroctw, to i rzeczywiście z taką otwartością do nich, to jednoznacznie w osobie Jezusa Chrystusa skupiają się wszystkie rysy zapowiadanego Mesjasza. Natomiast oczywiście jest tutaj potrzebne uwierzenie i doświadczenie, spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa. Warto też powiedzieć, że cennym komentarzem do Ewangelii, do Jezusa, do rozpoznania Jezusa jako Mesjasza są różne komentarze żydowskie. Jest też cały ruch Żydów mesjanistycznych, czyli Żydów uznających w czyli w Jezusie, Mesjasza, choć nie uznających się za część Kościoła i nie identyfikujących się tak wprost chrześcijaństwem. W związku z tym nie możemy tu mieć wątpliwości, na takim poziomie, właśnie poznawania Pisma Świętego, rozpoznawania proroctw, co do wypełnienia się ich. Argument taki, że, że Żydzi się nie zgadzają z tym, że Jezus jest Bogiem, no, nie jest argumentem do końca przekonywującym, czy w ogóle nie jest przekonywującym, tak? dlatego że Żydzi też mają pewną swoją interpretację. Interpretację proroctw. Czy Mesjasz równa się Bóg? No, w Jezusie Chrystusie tak, bo jest Jezus bożym synem. I dlatego jest prawdziwym Mesjaszem, ponieważ to on wyzwala i to wyzwala nie tylko w takim wymiarze politycznym, społecznym jakiejś idei, ale wyzwala od tego, co jest najtrudniejsze i najgorsze, czyli od śmierci i od potępienia. No i patrząc też na Ewangelię widzimy, że to namaszczenie, no bo Meszjach oznacza namaszczony, jest no szczególne, no bo jest namaszczony Duchem Świętym. Nawet więcej, Jezus jest jedną z Duchem Świętym, tak? Namaszczone Duchem Świętym jest Jego człowieczeństwo i Naznaczona jest cała Jego misja I, i, i to też jest ta przestrzeń znowu dla nas, że możemy mieć w tym udział, bo Jezus tym namaszczeniem dzieli się z nami, posyłając nas i uzdalniając do życia w Duchu Świętym. Myślę, że jeszcze jedna rzecz bardzo istotna w jakiejkolwiek rozmowie jest świadectwo i osobiste doświadczenie. Że w interpretacjach nawet Pisma Świętego możemy mieć no, różne spojrzenia. Natomiast spotkanie z osobą, doświadczenie żywego Mesjasza, żywego Jezusa, Jezusa, który zmartwychwstał, Jezusa, który zmienia nasze życie, interweniuje w nasze życie, no, jest szczególne. I ostatecznie niepow... no niepowtarzalne dla każdego z nas, ale też niepodważalne, bo jest realnym spotkaniem z osobą. Przed nami czwarte pytanie, bardzo ciekawe, Ciekawe jestem też odpowiedzi, a mianowicie brzmi ono tak. Jaka jest seksualność Jezusa? Czy Jezus w trakcie pobytu na Ziemi czuł popęd seksualny i jak sobie radził z tą trudną sferą? Jaka jest seksualność Maryi? I czy bliskość Boga, której doświadczymy w niebie, będzie jak akt seksualny, czyli najbliższa bliskość, jaką znamy? No Pytanie ważne, na pewno ciekawe. Jest taka tendencja w chrześcijaństwie, czy w niektórych grupach, czy w czy, czy jakichś takich obszarach duchowości, czy życia, żeby o seksualności za bardzo nie mówić. A już dla niektórych pytanie o seksualność Jezusa czy, czy Maryi, to już jest w ogóle prawie że bluźnierstwo. Yy, otóż yy, czy my coś możemy na podstawie Ewangelii yy, tutaj stwierdzić? Yy, niewątpliwie Jezus przyjmuje seksualność, tak, bo całe Jego nauczanie jest na przykład yy, kto porządliwie patrzy na kobietę, yy, czy yy, 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 o nierozerwalności małżeństwa nauczanie. No, więc, więc te teksty oczywiście są, ale pytanie jest dobrze. Jezus nauczał o tym wymiarze życia, wymiarze erotycznym i seksualnym. No, ale jak to, jak to w nim było? Myślę, że kiedy mówimy o seksualności, to w dużej części jednak tak podświadomie też myślimy w kategoriach grzechu. Że i w kategoriach takich, co jest, co można, a czego nie można, co jest dobre, a co jest złe. Jesteśmy naznaczeni grzechem, i dlatego też nasze przeżywanie seksualności w szerokim tego słowa znaczeniu bardziej lub mniej, jest naznaczone jakimś grzechem, jakąś słabością. Yy, tu do, czy, czy, dotyczy to na przykład, yy, czy myśli, może yy, czyny. Yy, no widzimy, jaka jest też kultura dzisiaj, yy, no, traktująca seksualność w taki yy, no, no, no sposób momentami jakby, jakby nieludzki. Tak? To znaczy, w oderwaniu od miłości, od relacji, od trwałości tych relacji, i w jakim sensie yy, seksualność przez wielu jest dzisiaj sprowadzana do Wybaczcie, że tak powiem, jakiejś formy aktywności człowieka bez integracji ze wszystkimi innymi aspektami, czyli na przykład odpowiedzialnością, poświęceniem, zdolnością do ofiary, stałością życia, itd. itd. I teraz Jezus. Stał się człowiekiem, syn Boży stał się człowiekiem, został nazwany Jezusem, tak? Jest Bogiem, człowiekiem. Nie zna grzechu, a więc jego przeżywanie człowieczeństwa jest bezgrzeszne. To znaczy, nie ma w myślach, w uczuciach, w działaniu, w słowach, nie ma czegoś, co co rozbija, nie ma czegoś, co jakoś tak dezintegruje. Właśnie Jezus jest tym, który jest wewnętrznie zintegrowany, jest tym, który wewnętrznie jest spójny i nie ma żadnej ryski zła czy grzechu. I dlatego Jezus, który. No, nie prowadzi życia seksualnego, to, to, to jest nauczanie chrześcijańskie, jest wewnętrznie, no właśnie, żyjący w harmonii, tak? Dlatego też to, ta, ta seksualność wyraża się w, w czym? No w tym, że, że jest mężczyzną, w tym, że myśli po męsku, tak? Że, że funkcjonuje jako mężczyzna i to jest to szerokie rozumienie seksualności, nie możemy zawęzić tego tylko na przykład do aktów seksualnych, bo tego oczywiście nie było. No bo Jezus nie jest w małżeństwie, nie był w małżeństwie, a współżycie małżeńskie jest grzeszne. W związku z tym byłaby to nielogiczność. I dlatego... To pytanie jest bardzo ważne i ono też pokazuje coś o nas, o naszej kondycji i też o pewnym, pewnej drodze, która jest przed każdym człowiekiem, obojętnie czy żyje w celibacie, czy żyje w małżeństwie, żeby coraz bardziej wzrastać w tej wewnętrznej integracji swojej tożsamości jako kobiety czy jako, jako mężczyzny. Też mając świadomość, że jako ludzie naznaczeni grzechem no, doświadczamy jakiegoś, jakiegoś zła, nieraz uporządkowania, no, choćby w myśli, tak? ale to, to, to nie jest, bym powiedział tak, coś, co przynależy do człowieka z natury, tak? bo, bo z natury. Jesteśmy bez grzechu. Grzech się stał, i, i, i grzech wszedł też w tą przestrzeń seksualną, w myślenie, w pragnienie, w przeżywanie fizyczne seksualności. Ale właśnie to patrzenie na Jezusa, czy też na Maryję, która jest bez grzechu i, i, i czczona jako zawsze dziewica, pomaga człowiekowi. W tej wewnętrznej integracji tych wszystkich aspektów popędu, uczuć, emocji, różnego rodzaju pragnień, wrażeń. Więc, więc myślę, że tyle wystarczy na tą pierwszą część pytania. Natomiast druga, czy bliskość Boga, której doświadczymy w niebie, będzie jak akt seksualny? Najbliższa bliskość, jaką znamy. Jak to będzie w niebie, to ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Natomiast ja byłbym daleki od takiego rozpatrywania tej największej bliskości w kategoriach doznań seksualnych. Myślę, że nie jest to właściwa, właściwa ścieżka. Dlatego, że Bóg jest większy i życie człowieka jest większe niż jego seksualność, i poczucie szczęścia, spełnienia i miłości jest znacznie większe niż akt seksualny. Dlatego zupełnie nie szedłbym w stronę takiego myślenia, jak jest zawarte w pytaniu. Postscriptum pytanie i odpowiedzi. Przed nami kolejne pytanie, pytanie numer 5. Dlaczego uznajemy w niebo wzięcie Maryi, skoro nie mamy tego w Piśmie Świętym? Nie mamy wprost. Natomiast mamy przesłanki do tego, żeby tą prawdę wyznawać, oraz doświadczenie Kościoła. Najpierw teksty biblijne. Więc scena zwiastowania, kiedy anioł przychodzi do Maryi i mówi raduj się pełna łaski, czyli cała przeniknięta Bogiem. I kiedy popatrzymy na historie biblijne, no to mamy postać Henocha, aczkolwiek to jest ta część Księgi Rodzaju, piąty rozdział, bardziej katechetyczna niż historyczna ale tam jest stwierdzone, że Henoch żył w przyjaźni z Bogiem i został wzięty do nieba jest z Panem, ale mamy historię Eliasza, drugi rozdział drugiej księgi Kronik gdzie Eliasz na ognistym rydwanie został wzięty do nieba i cała tradycja żydowska wyraźnie mówi o w niebo wzięciu Eliasza. Ciekawa historia jest z Mojżeszem, który, choć umarł, jak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, to znowu pewne tradycje żydowskie mówią, że jego ciało zostało wzięte do nieba przed skażeniem w grobie. No więc, później jeszcze. Argument chrześcijański, że kiedy Jezus jest na górze tabor z uczniami, no to razem to zobaczyli też Eliasza i Mojżesza. Więc mamy tą ideę w wniebowzięcia obecną w Piśmie Świętym. Jeśli chodzi o Maryję, to widzimy przede wszystkim w niej spełnienie kościoła. Który jest bez zmarszki, bez skazy. Widzimy w księdze Apokalipsy dziewicę obleczoną w gwiazdy, jako ta, która, która jest królową. Oczywiście chodzi tu o Kościół, ale też tradycja chrześcijańska niezmiennie widzi w nim, w tym tekście, przesłanie o Maryi. Biorąc to wszystko pod uwagę, też fakt właśnie przepełnienia łaską. Yy, czyli, yy, że, że, że Maryja jest bez grzechu poczęta i też bez grzechu yy, osobistego. Yy, żyła, yy, to yy, po zakończeniu ziemskiego życia, czy do, po, po, po kończeniu biegu życia yy, została z ciałem i duszą wzięta do nieba, yy, to znaczy jest tą, która yy, której wypełnia się w sposób szczególny w tym momencie powołanie każdego z nas. Dogmat o wniebowzięciu nie stwierdza czy Maryja umarła czy nie umarła, jak się to dokonało, stwierdza fakt o wzięciu do nieba ciała i duszy Maryi. Ta tradycja jest starą tradycją, bo już w pierwszym tysiącleciu świętowano wniebowzięcie czy też na wschodzie bardziej mówi się zaśnięcie Bogu rodzicy? No, niemniej jednak, w świadomości chrześcijan wschodu i zachodu jest to bardzo mocne. Jeżeli widzimy, że konsekwencją grzechu jest to skażenie ciała w grobie, tak, czyli jego rozkład, i, i, i no ten ból właśnie związany ze śmiercią, którą przeżywamy, no to jeśli jest łaski pełna, jeśli jest wolna od grzechu, to ta intuicja chrześcijan w naturalny sposób prowadzi nas do prawdy o wniebowzięciu. Ciągle jesteśmy w serii pytań związanych z teologią. No i właśnie ja tutaj mam takie pomocnicze pytanie do księdza Przemka. Czy to trudny dział, czy łatwy, bo z jednej strony no, profesja tutaj księdza, a z drugiej strony no, chyba pytania takie dosyć wymagające, jak dobrze odpowiedzieć. Pilnuje się, żeby nie wejść w uniwersyteckie wykłady i temu jest może trudno, a łatwe dlatego, że, no, że pytacie i że to jest wasze i to. To jest zawsze dla mnie taka radość i to sprawia, że wtedy jest proste. No to pytajmy dalej. Pytanie numer 6. Pan Jezus z jednej strony miał ciężko żyjąc tutaj na ziemi, a z drugiej strony jego wiara była na tyle silna, że mógł czynić cuda. W czym żaden człowiek nie zdoła mu dorównać, bo w imieniu Pana Jezusa mogą dokonywać się cuda? To raczej stwierdzenie jakieś niż, no y, niż pytanie, ale y, powiem tak. Y, Jezus nie miał wiary. Nie możemy powiedzieć, że Jezus miał wielką wiarę. Jezus jest pewny działania, to my mamy mieć wiarę w imię Jezusa, działać w oparciu o wiarę. Natomiast Jezus, świadom tego, kim jest, o tym już mówiłem, podejmuje to dzieło zbawcze, które zaczyna się no właśnie głoszeniem dobrej nowiny, uzdrawianiem, uwalnianiem, pojednaniem ludzi. To wszystko, o czym czytamy w Ewangelii, i nie, nie czyni to wiarą, czyni to mocą swoją, mocą boską, czyni to On jako osoba słowa wcielonego. Wiarę mamy my. No i tutaj, rzeczywiście, jeżeli my wierzymy i stajemy się jedno z Jezusem, Oczywiście, zachowując swoją tożsamość, a Jezus swoją, to otwiera się przestrzeń do, do, do wielkiego działania, tak? do cudów, do manifestacji Bożej mocy, jeśli taka jest wola Boża. Więc my mamy wiarę. Jezus nie musiał wierzyć. Pytanie numer 7. Czym się różni woda święcona od wody egzorcyzmowanej? W jednym sanktuarium wodę się egzorcyzmuje i stąd moje pytanie, czy woda święcona jako sakramentalia traci właściwości na rzecz tej pierwszej? Trochę magią mi to zajeżdża. No tak, za, zajeżdżać może rzeczywiście, jeżeli źle do tego podejdziemy. Znaczy ja bardzo protestuję przeciwko używaniu terminu woda egzorcyzmowana. Księgi liturgiczne, zarówno mszał rzymski, jak i księgi, księga egzorcyzmów i modlitw błagalnych, nie mówią o wodzie egzorcyzmowanej. Skąd się ta nazwa wzięła? Otóż, w, starej, w starym rytuale błogosławień z poświęceń było poświęcenie wody była też formuła egzorcizo te kreatura aquae, czyli egzorcyzmuje cię wodo w stworzeniu, tak? Kościół te modlitwy nie praktykuje teraz, odrzucił, z tej racji, że egzorcyzmować można osobę, która jest związana ze złym duchem, opętana, czy modlitwy błagalne takie, a nawet egzorcyzm, ewentualnie można wobec jakiejś przestrzeni, która jakoś jest zainfekowana złem, choć tu są też teologicznie zdania podzielone, to absolutnie to, co jest naturalne, czyli woda, olej, sól, no, nie można egzorcyzmować Gdyby już, ale mówię, gdyby, choć też bym się nie skłaniał ku temu, można by mówić o wodzie egzorcyzmującej, ale znowu tu jest nieprecyzyjność, tak? no bo egzorcyzm jest czynnością Kościoła czy, czy modlitwa, nawet nie egzorcyzm, ale modlitwa uwolnienia jest modlitwą konkretnych ludzi w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie. A przedmiot nie może tego nieść, dlatego po prostu mówimy o wodzie pobłogosławionej. To jest najbardziej precyzyjne. I ja nie widzę różnicy między wodą pobłogosławioną a tak zwaną egzorcyzmowaną. I wzbraniam się, jeżeli ktoś próbuje w ten sposób prosić mnie, że tu musi być woda egzorcyzmowana, to nie, nie tędy, bo rzeczywiście może to już i tak jest u niektórych osób, w ich myśleniu, że to już jest magia. To znaczy, jeśli mam wo tą wodę, w cudzysłowie, egzorcyzmowaną, to ją poleję po mieszkaniu, albo zupę ugotuję na niej, to już będę uwolniony. Sakramentalia nam Pomagają. Woda święcona, czyli pobłogosławiona, jest bardzo ważnym sakramentale, jest bardzo ważnym znakiem, jest pomocą w tym przeżywaniu naszego oddania się Panu Bogu. Ale to Bóg nas chroni, to Bóg nas uwalnia. Nawet jeśli nie mamy wody pobłogosławionej. To przecież Pan Bóg może działać, i dlatego tu się trzeba bardzo, bardzo bronić przed jakimiś nieścisłościami. Może warto w tym sanktuarium, o które ktoś pyta, jakoś bardziej to ludziom uświadomić, czym znaki są tego typu. Pytanie numer 8. Jak rozróżnić przykrywanie grzechów miłością, miłosierdziem od zamiatania pod dywan? Miłosierdzie nie jest zamiataniem pod dywan, absolutnie. Zamiatanie pod dywan to jest unikanie prawdy, konfrontacji z prawdą, jest unikaniem życia w prawdzie. Natomiast miłosierdzie jest właśnie stwierdzeniem, że coś się stało, coś jest złego, coś jest tragicznego, ale możemy okazać miłosierdzie. Miłosierdzie nie wyklucza tej ludzkiej sprawiedliwości. Na pewno miłosierdzie nie wyklucza jakiegoś no, w przypadku przestępstwa, ukarania sprawiedliwego jakiegoś przewodu sądowego, więzienia czy, czy jakiejś, jakiejś innej sankcji. Miłosierdzie jest darem serca, jest, jest uwolnieniem serca tego, który doznał krzywdy od, od, od tej krzywdy właśnie, jest daniem temu krzywdzicielowi też takiej wolności. To jest na poziomie ducha, na poziomie serca, ale absolutnie nie oznacza miłosierdzie przymykania oka na zło. Zauważmy, że o miłosierdziu możemy mówić tam, gdzie jest sprawiedliwość. O co chodzi? Jeżeli skrzywdzisz mnie, kiedy mogę Ci okazać miłosierdzie, przebaczenie? No wtedy, kiedy uznam, że Ty mnie skrzywdziłeś, to znaczy jest konkretna racja i to jest ta sprawiedliwość, to jest ta prawda danego czynu. W związku z tym, proszę, nie mylmy miłosierdzia z przykrywaniem, zamiataniem pod dywan bo zamiatanie pod dywan tego, co złe, jest nieprawością moralną i, i, i nie jest to zgodne z objawieniem, z Ewangelią, z Bożym Słowem. Przed nami już ostatnie pytanie z tej serii. Czy hinduista, który świadomie nie chce przyjąć wiary katolickiej i chce wyznawać hinduizm, starając się żyć zgodnie z zasadami moralno-etycznymi, będzie zbawiony? Zostawmy Panu Bogu osąd wiemy z objawienia, że droga Jezusa Chrystusa jest tą pewną drogą do Bożego królestwa. Natomiast drogi ludzkie są niejednokrotnie bardzo kręte i coś co nam wydaje się, że jest na przykład białe, okazuje się, że jest na przykład szare. To, że my w kimś coś widzimy, czy nawet ktoś coś mówi, nie do końca Musi tak być na najgłębszym poziomie. My nie wiemy, co rozgrywa się w sercu człowieka. Mamy niezmiennie głosić, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, mamy być misyjni, mamy pokazywać właśnie Jezusa, który zmienia nasze życie i jest to wartość już tu na ziemi. Ale jeżeli ktoś z jakiegoś względu nie przyjmuje Ewangelii, to my nie bawmy się w szukanie odpowiedzi, czy on będzie w niebie, czy nie modlimy się za świat, modlimy się za ludzi, żeby byli zbawieni i zostawiamy osąd Panu Bogu. I to co mówię nie ma nic wspólnego, że, że niech to też dobrze wybrzmi z jakimś liberalizowaniem nauczania kościoła. Absolutnie. Jeszcze raz powtarzam, zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Zbawienie jest przez Jezusa darem łaski i kto uwierzy i chrzest przyjmie będzie zbawiony czyli kto będzie mieć relację z Jezusem ten będzie zbawiony a inne sytuacje zostawiamy Panu Bogu no i tyle w tym temacie po skryptum pytanie i odpowiedzi przechodzimy do kolejnego naszego działu ja się już boję bo tych pytań jest dużo mam nadzieję że was nie zanudzam będzie to, będą to pytania związane z Biblią, więc myślę, że dla każdego z nas bardzo ważny dział. To ja mam propozycję, Kamil, róbmy na zasadzie ping a Ty mnie pilnuj. Dobrze, będę pilnował. Pytanie numer jeden. Od czego zacząć czytać Biblię? Od Ewangelii według Świętego Marka, bo ukazuje Jezusa jako syna Bożego pełnego mocy, Jezusa działającego, Jezusa, który czyni cuda i w ogóle jest taki. Taki nam bliski. Od tego zaczynamy. Pytanie numer dwa. Przeczytałem całe Pismo Święte. Co mam czytać teraz? Pismo Święte. Pismo Święte czytamy cały czas. Pisma Świętego nie czytamy, jak, jak książkę od deski do deski przeczytałem. Ta lektura, żeby wszystkie księgi ogarnąć wzrokiem, sercem, jest jak najbardziej słuszna. Natomiast, kiedy mówimy czytać Pismo Święte, nie oznacza czytać. Czyli chwytać tylko zdania, ale chodzi o to, żeby ze słowem być, czyli zachęcam tą osobę do tego, żeby po prostu medytować, czy z pomocą na przykład jakichś przewodników takich do modlitwy, czy po prostu wziąć, czy czytania mszalne na dany dzień, czy na przykład jakąś księgę. Zachęcam od Nowego Testamentu i od Ewangelii właśnie Marka, Łukasza, Mateusza, potem Jana. I małymi fragmentami czytać i odnosić to do siebie. Postawić siebie jako uczestnika tych wydarzeń, zobaczyć swoje życie w Ewangelii. I w ten sposób czytamy. No ja Jeden, drugi, trzeci fragment. No przecież setki razy medytowałem i za każdym razem coś innego Pan Bóg daje mi odkryć. Pytanie numer trzy. Jak tłumaczyć słowa Ewangelii według świętego Jana? Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Piękny to fragment, części prologu Ewangelii według świętego Jana. Słowo, czyli Syn Boży, tak? Więc słowo stało się ciałem, tak? Syn Boży stał się człowiekiem. I... I nie został przyjęty przez tych, którzy no, byli najbliższymi, najbliższymi. Czyli przez, przez Żydów, no, ale też przez wielu ludzi. I teraz. Świat jest własnością Boga. Bo ojciec, syn i Duch Święty stworzyli świat. I dlatego słowo wcielone. Syn Boży przyszedł do swojej własności, i ci, którzy są z nim, są dla niego, go odrzucają. Tak? Ale to, to, to słowo jest piękne, bo tym, którzy przyjęli Jezusa, daje moc, by się stali dziećmi bożymi, czyli by mieli piękną, głęboką relację z ojcem. Czyli to jest odnowienie życia, odnowienie tej tożsamości człowieka, to, co dopowiada święty Paweł, że mamy śmiały przystęp do Ojca. Coś, co było na początku, stworzenia, kiedy była harmonia między Bogiem a człowiekiem, zostaje to to, co było zerwane, naprawione przez, przez Jezusa i, możemy na nowo tą więź z Bogiem mieć. Pamiętajmy, że prorok Ewangelii według świętego Jana no, jest hymnem już oczywiście wiele lat po zmartwychwstaniu Jezusa pisany, więc cała Ewangelia Jana jest tekstem takiej, takiej refleksji nad tożsamością Jezusa, i tak należy też rozumieć to, 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 to przesłanie pięknego hymnu, na początku było słowo, i tak dalej. Przypominam, że jesteśmy w serii pytań związanych z Biblią, i nasze czwarte, kolejne pytanie, które brzmi w taki sposób: Jak rozumieć i co robić ma katolik na słowa Pana Jezusa, z domu Ojca Mego uczyniliście jaski zbójców? Jak wiemy z Biblii, oprócz słów były także czyny pana Jezusa. Czasami trudno jest mieć anielską cierpliwość do niektórych sytuacji i modlitwa to może być za mało, ale może się mylę. Tak pyta nasz tutaj zadający pytanie. Czy Jezus broni tego, co należy do Boga, i pokazuje Żydom, że to, co jest zarezerwowane dla Boga, to, co Bogu się należy. To musi być zachowane i nie może być żadnym ludzkim zwyczajem, praktyką jakoś odrzucane czy zaciemniane, tak? no bo tu Jezus dokonuje tego oczyszczenia świątyni. Natomiast to pytanie dotyczy bardziej cierpliwości. No, Jezus jakby jest niecierpliwiony tutaj, w tym momencie właśnie, tej, tej sceny ewangelicznej. Natomiast tam nie ma niczego z grzechu, tam nie ma niczego z poniżenia człowieka, z jakiegoś atakowania człowieka, i myślę, że no, no nie mamy anielskiej cierpliwości, bo jesteśmy ludźmi, a nie aniołami. I do tego jeszcze jesteśmy obarczeni grzechem, więc często nasze reakcje są czy niewspółmierne do rzeczywistości, czy gdzieś poddaliśmy się za bardzo złości, na przykład. Więc to jest pewien fakt, ale mamy komunikować, mamy mówić, jeśli coś jest trudnego, jeśli coś ktoś robi niepoprawnego. Czy modlitwa to za mało? Czasem za mało. Tak, czasem, czy niejednokrotnie, trzeba po prostu coś powiedzieć, ale ze spokoju. Więc jak masz złość na kogoś, to mu nie zwracaj uwagi. Dopiero jak ci przejdzie złość, to wtedy mu powiedz: napomnij, ale jak masz ochotę sprzezywać człowieka, bo tak cię zdenerwował, to powstrzymaj się, poczekaj, aż troszeczkę emocje opadną. Pytanie numer 5. Jak ukazać człowiekowi, że słowa Pisma Świętego są to słowa Boga skierowane do konkretnej osoby, tej, która właśnie je czyta? Czytaj, miej doświadczenie ze słowem, miej doświadczenie spotkania z Bogiem i tego, że ciebie słowo przemieniło. W sposób szczególny dotknęło, i to jest wtedy Twoje świadectwo. Tak bym odpowiedział na to pytanie. No to kolejne. Pytanie numer 6. Jak wyrwać człowieka z takiego myślenia, że Biblia to książka historyczna? No tak samo, jak, jak przed chwilą, to znaczy yy, mówić o swoim spotkaniu z Bogiem przez Słowo Boże. Biblia jest księgą historyczną. Ale jest nie tylko księgą historyczną. Ja lubię mówić, że, że, że przez Biblię spotykam się z Jezusem, słowem, że tu my nie jesteśmy ludem księgi, tylko jesteśmy ludem słowa, słowa wcielonego i, i, i tak należy patrzeć też na pismo święte. Natomiast no, argument, jeżeli ktoś upiera się, że, że Biblia to tylko księga historyczna, to argument Jedyne to jest Twojego osobistego doświadczenia, w jaki sposób Bóg zainterweniował w Twoje życie, zainspirował czy uzdrowił, bo przecież i przez Słowo Bóg też uzdrawia. Więc znowu odwołujemy się do osobistego spotkania z Bogiem przez Słowo. Pytanie numer 7. Skąd święty Piotr wiedział, że te osoby z Jezusem na górze tabor to Mojżesz i Eliasz? No, popatrzmy do Ewangelii. No, jeżeli w, tym, w tej relacji Ewangelistów czytamy, że ujrzeli Eliasza i Mojżesza, no to ujrzeli. I myślę, że nie ma co się głęboko nad tym zastanawiać. Oczywiście są szczegółowe studia biblijne, tej Perykopy. To, to, to można coś więcej, więcej poczytać. Natomiast y, dla nas najistotniejsze jest to y, doświadczenie uczniów, y, że jest tu ciągłość objawienia czyli kluczowe postacie dla Starego Testamentu Mojżesz i Eliasz y, y, właśnie jako towarzysze Jezusa, który jest wypełnieniem, y, wypełnieniem proroctw. Y, Najistotniejsze jest to spotkanie, to głębokie doświadczenie tej ciągłości objawienia, które mają uczniowie i tego, że Jezus jest oczywiście kimś większym niż Wielki Eliasz i Wielki Mojżesz, bo Jezus jest Bogiem i taki jest cel przemienia. Postscriptum, pytanie i odpowiedzi, a przed nami ciekawe pytanie, no i znając księdza Przemka ciekawa odpowiedź. Pytanie numer 8. Co to znaczy, że Biblia czyta nas? No, lubię tak mówić, to ktoś mnie łapie za słówka. Znaczy, my czytamy Pismo Święte, tak? dowiadujemy się, rozważamy, ale w tym określeniu Biblia czyta nas, bardzo lubię ten zwrot, chodzi o wyrażenie tego, że, że mam swoje życie, mam swoje doświadczenie. Mam swoje blaski i swoje cienie, mam swoją tożsamość, mam swoją codzienność, tak? I y, pozwalam, żeby Bóg mnie czytał. To znaczy, żeby Bóg y, przeglądał, y, jaki jestem y, i teraz y, w tym słowie y, mogę znaleźć jakby rentgen tego wszystkiego, co stanowi moje życie. W tym znaczeniu y, to należy rozumieć, tak? To znaczy słowo mnie prześwietla, słowo mi pokazuje moje życie. Biblia nie jest księgą o Bogu, ale jest żywym słowem Boga, a więc jest, jest tym spotkaniem z Bogiem bardzo osobistym i bardzo głębokim. I jestem w stanie rozumieć siebie bardziej, bo Bóg mi pokazuje moje życie. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, żeby w różnych scenach ewangelicznych czy w tekście w ogóle też innych ksiąg Pisma Świętego, odnaleźć swoje życie i, i, i właśnie Bóg daje mi poznanie mnie samego. W ten sposób właśnie Biblia mnie czyta. Tak to rozumiem. Pytanie numer dziewięć, myślę, że jest też związane trochę z tym, co teraz mówimy, a mianowicie jak modląc się Słowem Bożym, odróżniając myśli i natchnienia Ducha Świętego od własnych myśli? No więc przede wszystkim trzeba prowadzić życie duchowe. Nie tylko więc Pismo Święte, ale nasze trwanie w kościele, dalej nasza, nasza, nasze życie sakramentalne, nasze życie modlitewne, na pewno zdrowy pokarm taki duchowy. Więc trzeba wiedzieć, co słuchać, co oglądać, bo nie wszystko, co ja to mówię, pachnie Panem Jezusem czy Matką Boską, jest od razu dobre, bo widzimy też wiele fałszywych nauczań. Które zniekształcają prawdę, a dziś w dobie internetu bardzo łatwo o takie niewłaściwe treści. Yy, yy, dlatego też yy, tutaj potrzebujemy yy, yy, takiej, takiego, takiej obiektywnej perspektywy, czyli spotkania z kościołem. Pomocą może być wspólnota, w której człowiek wzrasta, kierownik duchowy, na pewno nauczanie Kościoła, bo Duch Święty jest Duchem Jedności. To znaczy, nie może być tak, że daje natchnienie, czy daje jakąś interpretację pisma świętego, a Kościołowi na przykład dał coś innego. A więc Biblia czytana w nurcie Kościoła. Katolicy nie wyznają zasady sola scriptura i to jeszcze w znaczeniu takim bardzo wąskim. To znaczy, to co ja odczytam w Biblii, to jest prawdziwe. Ja mam odczytywać natchnienia, ja mam odczytywać idee dla mnie w Piśmie Świętym, ale czytam to wszystko, przyjmuję w nurcie Kościoła, w życiu Kościoła. Więc w ten sposób odróżniamy te myśli nasze i nasze interpretacje od tych Bożych. Pytanie numer 10. Mój mąż zraził się do czytania Pisma Świętego, ponieważ zaczął od Starego Testamentu, w którym Bóg zabija mnóstwo ludzi. Nie rozumie tego i ciężko mi jest go przekonać do czytania Nowego Testamentu. Co robić i jak tłumaczyć rzeź w Starym Testamencie? No, to, to jest właśnie to, że jeśli podchodzimy do Biblii jako do księgi i, i jeszcze nie mamy no właśnie jakiegoś przewodnika, tak. To, to takie wrażenie można odnieść. Tutaj na pewno pomocą służą komentarze do Starego Testamentu, a jeśli chcemy zacząć czytać Pismo Święte, to naprawdę zaczynamy od Nowego Testamentu, kiedy już kształtuje się nasza mentalność biblijna. Wiemy, że Żydzi też przeakcentowują pewne rzeczy, i w związku z tym nie możemy tego tak dosłownie pewnych rzeczy brać, a z drugiej strony. Musimy pokazywać też tą mentalność Starego Testamentu, takiej walki o prawowierność, o, o, o czystość narodu wybranego, i dlatego śmierć na przykład przeciwników Boga jest, jest faktem. Na przykład, Eliasz zabija fałszywych proroków, którzy zwodzą ludzi. I, I doprowadzają naród do upadku. To wszystko musimy widzieć właśnie w kategorii życia wiecznego, zbawienia ludzi, tak? czyli, czyli tego kroczenia Bożą Drogą, drogą prawa w przypadku Starego Testamentu no i tego zmagania się z nieprawością człowieka. Natomiast Biblia też pokazuje, no, jak grzech rozwija się. I dlatego te, to cierpienie, które, które jest na kartach Biblii, także w takim wymiarze walecznym. Jesteśmy w serii pytań związanych z Biblią, i przed nami już ostatnie pytanie. Wszyscy rodzice teraz powinni nadstawić uszu, bo myślę, że ważna odpowiedź dla wszystkich rodziców. A pytanie brzmi tak: Jak powinno wyglądać czytanie przez dzieci, wiek szkolny, z dziećmi Pisma Świętego? Po prostu czytaj Ewangelię z dziećmi. I uczmy od razu dzieci odpowiedzi na Boże Słowo, czyli wiążmy yy, słuchanie czy czytanie Pisma Świętego z naszą modlitwą. To już wszystko. W tej części. W tej części bo będzie następny odcinek. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną serię pytań, która będzie dotyczyła czego, Kamilu? Kościoła moralności i może ewangelizacji. No właśnie, no to zapraszamy Was na następny odcinek.